Cześć, witajcie w nowym holu. Mierzymy. Kolejne zamówienie z H&M-u. I dzisiaj przychodzę do Was z niespodzianką. Ponieważ będzie to hol damsko-męski. Pierwszy raz, można powiedzieć, premiera na moim kanale. Pierwszy raz pojawią się rzeczy męskie. Nigdy jeszcze takiego holu nie było u mnie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i od razu piszcie mi komentarze. Czy chcecie więcej takich holi? Niestety nie namówiłam mojego męża, żeby tu stanął koło mnie przed kamerą. Ale obiecał, że przymierzy rzeczy i będę mogła go nagrać, także na pewno pokażę Wam te męskie rzeczy na nim. Także jest to moja paczuszka. Ogromne pudło przyszło tym razem. Zawsze przychodziło mniejsze. Dosyć ciężkie. Nawet ciężko mi to trzymać. Także przechodzimy do rozpakowywania. Aha, jeszcze Wam powiem, że wszystkie te rzeczy pochodzą z najnowszej kolekcji. Po raz kolejny. Ja zazwyczaj, jak wchodzę na stronę H&M-u, to albo właśnie wchodzę na najnowszą kolekcję, albo na specjalne ceny, czy tam przeceny. Jakoś tak te dwie sekcje mnie najbardziej interesują. Także mam przygotowane nożyczki. Tylko jak mam się do... A! W ostatnim holu z Zarą miałam problem z otwarciem pudła, ale tutaj... A, tu mają bardzo fajnie zrobione. Praktycznie tylko te paseczki takie trzymały ten karton. Otworzę i pokażę Wam, jak to w środku. Wow! Tak wygląda moja przesyłka. Fajnie, że oni mają zawsze te rzeczy tak w folię popakowane. Takie to wszystko takie schludne, czyste się wydaje. I tak jak zwykle. Najpierw wszystko rozpakuję. Pokażę Wam. Ceny oczywiście pojawią Wam się na ekranie. A potem będę wszystko mierzyć. I oczywiście w międzyczasie zrobimy rozdanie kolejnego upominku. Pierwsza rzecz. O, już widzę, że to będzie męska rzecz. Czekajcie, odsuwam sobie tutaj karton. Jest to męska rzecz. Będzie to koszulka, już teraz pamiętam. I tak się właśnie obawialiśmy, jak ją zamawialiśmy. Czy nie będzie czasami za długa? Ale fajna. Wiecie co? To nawet dla mnie fajna taka koszulka by była. Zaraz się okaże, że połowę tych męskich rzeczy ja sobie zatrzymam. Świetna. Rozmiar L. Bardzo fajna. Taki, to nie jest bawełna. To jest coś mieszanego. Zaraz Wam powiem. Kurczę, zawsze ja mam problem ze znalezieniem. 100% bawełna, a w dotyku wydaje się taki lejący ten materiał. Bardzo fajna. Naprawdę mi się spodobała. Dobra. Otwieramy dalej. Uwielbiam te rozpakowywanie. W ogóle to mój mąż stoi tutaj obok mnie. Akurat sobie szykuje jedzonko. I tak zagląda tu za chwilę, co ja wyjmuję z tego kartonika. Na pewno też jest ciekaw, jak te rzeczy, które dla niego zamówiliśmy. A nasz kot już buszuje w przykrywce kartonu. Ojejka, to jest dla mnie. Sukienka, kolor czarny, rozmiar M. I zobaczcie te rękawy. Myślę, że takie będą 3/4. I to jest taka właśnie, że z ramionkami odkrytymi. Jest. Dół całkiem prosty. Tylko kurczę, nie wiem, za kolano jest. Nie wiem, czy nie będzie trochę za długa dla mnie. Ale fajnie, zobaczcie, tutaj ma gumkę, więc myślę, że może się porządnie tutaj trzymać na ramionach. Fajna. Kolejna rzecz. O, tutaj muszę Wam coś powiedzieć. Na pewno, czekajcie, na pewno skojarzycie ten sweterek z innego holu, bo już go zamawiałam kiedy. Ja nie wiem, czy to nie był mój pierwszy haul z H&M-u, mierzymy.
Kupiłam go i kosztował 19,90. I wyobraźcie sobie, że wchodzę, jak robiłam to zamówienie, wchodzę i nie pamiętam, jakoś cena się ich zmieniła. Kurczę, teraz nie pamiętam. Podlinkuję Wam, ile on kosztuje, ale stwierdziłam, że za taką cenę to muszę mieć jeszcze jeden, a tak dobrze ten swetrek się nosi, nic się z nim nie dzieje. Pamiętacie go? Pamiętam, jak rozpakowywałam go wtedy i byłam przerażona, że jest on taki ogromny, a jak założyłam, to było takie miłe zaskoczenie i tyle komplementów od Was dostałam, że tak fajnie w tym sweterku wyglądam. Nawet mój mąż jak oglądał mój haul, jak już film się ukazał na YouTubie, to powiedział, że ten sweterek to koniecznie musi zostać ze mną. Także mam teraz drugi w zapasie. Piękny jest. Zobaczycie zresztą, jak będę mierzyć. Te osoby, które nie widziały wcześniej, mam rozmiar M. To będzie rzecz męska. Pomarańczowa bluza. W kamerze troszeczkę ciemniejsza się wydaje. Coś troszeczkę grubszego. Rozmiar L. Taka z kapturem. Brok. Z takim fajnym napisem. W takim stylu moro. Bardzo fajna. I tak porządnie. Tak w dotyku. Tak czuję się taka bardzo porządna. O! Zaraz sukienkę kolejną będę miała. Nie no, trochę krótsza od tamtej mojej sukienki. Ale jakby była troszeczkę dłuższa, to na pewno bym ją przechwyciła mężowi. Kolejna rzecz, to będzie dla mnie. Wybieranie dla mnie, dla niego, dla mnie, dla niego. Oj, chyba już jestem zawiedziona. Taka bluza oto, z kieszonką, z przodu. I modelka na zdjęciu miała pod tą bluzeczką, miała założoną taką cienką z długimi rękawami. I tak fajnie to wyglądało i o ile kojarzy, to ona miała chyba do dresów ją założoną. Dresy w podobnym kolorze. I powiem Wam, że rewelacyjnie na zdjęciu wyglądało. Jakaś taka strasznie duża się wydaje. Wzięłam ją w rozmiarze M, ale naprawdę ogromna. No zobaczymy. Ale bardzo ładny kolor. Niby taki pudrowy róż, ale coś w odcieniu fioletu. Zobaczymy, bo nieraz te rzeczy się wydają takie ogromne. Jak założę, to zupełnie inaczej na figurze wygląda. Kolejna rzecz. Matko, ile tych ciuchów. Tu nie pamiętam, co to jest. A, już teraz wiem. Ojejka, jestem taka ciekawa tego. Jest to sukieneczka. Czekajcie, bo coś mi się tu... A nie, dobrze. O. Taka czarna sukieneczka, przeźroczysta, ale pod spodem ma takie coś a la haleczkę. Nie dostanę się. Takie coś jest pod spodem. I właśnie patrzę, czy to jest... Tak, to jest przyszyte do niej. To się trzyma razem. No to fajne. I ona jest w takie kropeczki czarne, które się tak mienią. Piękna jest. O, jak bardzo bym chciała, żeby była dobra na mnie. Wiecie, co jakieś włosy są na tej sukience? I to nie są włosy naszego kota. Niemożliwe, bo wyjęłam prosto z kartonu, prosto z worka. Przy Was rozpakowałam. I kot mój nie miał styczności z tą rzeczą. Także podejrzewam, że był to jakiś zwrot do sklepu. Ale jest piękna, naprawdę. Takie ma falbany z przodu. Ale to wszystko będę Wam zaraz pokazywała, jak będę mierzyć. Mówiłam Wam rozmiar? Wzięłam rozmiar 12. Może tam było jako M oznaczone. W każdym razie chciałam, żeby była taka oversize'owa, taka większa. Piękna. Kolejna rzecz. Męska. A wiecie co? Chyba będziemy częściej takie hole damsko-męskie robić. Ale jeszcze wydajcie znać, co myślicie. Nie wiem, zawsze szukam
na tym dziale damskim, a na męskim też jest zawsze tyle fajnych rzeczy. Nie jedną rzecz już w mojej garderobie mam z jakiegoś męskiego sklepu. No i co z tego? Jak mi się podoba i jak dobrze na mnie leży, to czemu nie? Taka bluza z takim wyższym kołnierzykiem. Taki jasny obrazek z takimi ukrytymi, ale nie ukrytymi literami. Co to jest? New York City. Pozdrowienia dla Maćka, który jest w Ameryce. Nie wiem, ta bluza chyba mi się średnio podoba. No ale to mojego męża decyzje będą. Zobaczymy, jak on będzie w niej wyglądał. I rozmiar L mamy jej. Kolejna rzecz. Taki mam humor dzisiaj. Dobry. O, taka zwykła bluzeczka. Fajny kolorek. Taka falbana. Tylko coś tutaj się już widzę marszczy nad tą falbaną, zobaczcie. A ją trzymam dopiero. Ciekawe, jak ją założę. Falbanka przy rękawkach. Fajnie wygląda. I mam ją w rozmiarze M. Kolejna rzecz. Męski sweterek. Sweterko bluza w białym kolorze. Ale fajne. Super, bo przypomina taką bluzę, ale jak macie się na elegancko ubrać, to spokojnie możecie zakładać. Naprawdę. O, jakie wykonanie. No naprawdę, jestem zachwycona. Zobaczcie. Świetnie wygląda. Rozmiar L. Po prostu cały biały sweterek, bluza, nie. Dobra, umówmy się, że jest to sweterek uszyty w formie bluzy, na kształt bluzy. Ze ściągaczem na dole. Bardzo fajnie wygląda. Ciekawa jestem, z czego to jest zrobione. Zawsze mnie takie rzeczy interesują. 100% bawełna, rewelacja. Zobaczcie, jak fajnie na takie chłodniejsze wieczory latem. Super. I ostatnia rzecz. Boże, nie pamiętam. A, już wiem, co to było. Ostatnia, a szkoda. No i tak sporo tych rzeczy było tym razem. Ciekawe, ile ten film będzie trwał. Ostatnia rzecz. Taki topik czarny, rozmiar 10. Srebrną nitką przeszyty. Uwielbiam takie właśnie bluzeczki, które tak wiecie, od szyi idą tak w dół. No właśnie tak jak ta bluzeczka. Bardzo taka leciutka jest, bardzo przewiewna się wydaje. Pięknie się mieni. Zobaczcie, jaki ładny guziczek ma z tyłu. Z taką cyrkonią. No, widzę, że tutaj naprawdę każdy detal jest, ktoś zadbał o każdy detal w tej bluzeczce. Pięknie zrobiona. Naprawdę przyjemna w dotyku. Bardzo jestem ciekawa, jak będę w niej wyglądała. Dobra, karton pusty. Lili, proszę bardzo, dla Ciebie. Tylko czekał kot. W przykrytce buszował, teraz wskoczy do głównego kartonu. Dobra, zanim przejdziemy do mierzymy, może przejdziemy do losowania. Magiczne pudełeczko. Losy wymieszane, tylko niech to będzie coś innego niż notatniki. A chociaż wiem, że notatniki bardzo lubicie. Bardzo lubicie, zresztą tak jak ja. Zobaczymy, co tym razem wylosuję. Ale jestem ciekawa. Rimmel, kremowy róż. Coś innego, bardzo fajnego. Jedną sztukę już rozlosowałam jakiś czas temu, bo były dwa. Taki oto
kremowy, róż, rimela, nowiuśki zapakowany, nie będę go otwierać, żeby Wam pokazywać, bo już wtedy nie będzie nowy, jak otworzę. Także naprawdę fajny, tylko na palec i wiecie, świeżości sobie dodacie, idealny na lato. Także powiedzmy, że dzisiejszym słowem, może tym osobom, które są tutaj nowe, przypomnę w ogóle zasady, że pierwszy komentarz ze słowem, które zaraz podam, wygrywa. I przypominam, nie mogą to być komentarze edytowane. Także po prostu napiszcie w komentarzu róż, po prostu róż. I pierwszy komentarz z tym słowem wygra. I ja się odezwę do tej osoby, która wygrała. Odpowiem na komentarz, że bardzo będę prosiła o kontakt na maila. Maila mojego macie w opisie pod filmem. Rozwincie tam macie, bo będę potrzebowała potem od tej osoby dane do wysyłki. Także komentujcie i czekam. A ja się zabieram za mierzenie. No nie tylko ja, Wojtek też. Mam już pierwszą rzecz założoną, ale zanim się Wam w niej pokażę. Znów zrobiłam z siebie blondynkę. Przepraszam Was bardzo. Powiedziałam, że z samych nowości wybierałam, a potem zaczęłam o tej sekcji z przecenami mówić. Źle. Inne zamówienie zrobiłam z nowości. To jest zamówienie z sekcji przecen. Przepraszam Was bardzo. Taka mała gafa. Ale teraz chcę Wam pokazać coś, co mam założone i sprawdziłam z rachunkiem, bo wydaje mi się ta rzecz troszeczkę za duża na mnie. I tak się zdziwiłam, że w takim rozmiarze ją zamówiłam i na rachunku mam ją w rozmiarze 10, a przysłali mi w rozmiarze 12. Nie wiem, czy nie mieli dziesiątki, czy ktoś się pomylił. W każdym bądź razie pierwsza reakcja, jak założyłam, jest to sukienka, to się przeraziłam. Matko, co to jest? Ale po chwili, jak się przyjrzałam dokładnie w lustrze, jestem zachwycona i chcę tą sukienkę i będę musiała koniecznie sprawdzić, czy jednak jest ta dziesiątka na stronie. Może faktycznie wyprzedali i dali mi taką, jaką mieli. Nie wiem, ale jestem zachwycona i od razu bardzo proszę Was znów o opinię, bo bardzo fajnie mi doradzacie i od razu mi dajcie znać, czy jeżeli by nie było na stronie mniejszego rozmiaru, czy mogę zatrzymać ten, co myślicie. Tam, tarara! Zobaczcie. Na pierwszy rzut oka ta sukienka jest okropna. Taka czarna, ale po chwili, jak się przyjrzycie, no zobaczcie, jak ona jest śliczna. I te rękawki, no rewelacja. Jest to taki cieniutki materiał, pięknie się mieni. Ja nie wiem, ale ja bym nawet chyba mogła tak po prostu na co dzień w niej chodzić. Bardzo mi się spodobała. No i właśnie o tym rozmiarze mówię. Tutaj troszeczkę mogłaby być węższa na mnie. Z tyłu tak wygląda. Rękawki ciup za długie są właśnie dla mnie. Wolałabym, żeby były krótsze, bo jednak jak będę coś robić, to wiecie, będzie przeszkadzać. Ale myślę, że w tej dziesiątce, tak jak chciałam mieć, na pewno krótsze by były. O, można tak sobie je brać. Zachwycona jestem. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile kosztowała, ale to tylko chyba kilkanaście funtów było. Naprawdę warta, warta ta sukienka jest swojej ceny. Bardzo porządnie wykonana. Myślę, że na długi, długi czas wystarczy, będzie ładnie w szafie wisieć i czy na jakąś okazję, czy na co dzień, no mówię, ciągle ją możecie nosić. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz, kolejna sukienka i jestem zachwycona. Jezu, to zamówienie będzie chyba takie udane. Zobaczcie. Jaka piękna. I tak się bałam tej długości za kolano. Ale myślę, że może być. Do tego wysokie szpilki. Bardzo elegancka. I wiecie co, zazwyczaj mam problem z takimi sukienkami czy bluzkami właśnie z odkrytymi ramionami, że boję się, że będzie mi zjeżdżać, przesuwać się, przemieszczać. A tu chyba właśnie dzięki tej gumeczce, co jest od spodu, tak porządnie to się wszystko trzyma. Jest jaka wygodna. W życiu nie miałam właśnie rzeczy z odkrytymi ramionami tak wygodnej. No ale to już raczej takie sukienki, myślę, na co dzień bym nie założyła. Myślę, że to już jest na jakieś wyjście, ale jest niesamowicie elegancka. Trochę mi Wojtek tutaj właśnie podpowiadał, że mogłaby być chyba rozmiar mniejsza, ale nie wiem, wtedy czy nie byłaby za bardzo obcisła znowuż. Myślę, że w tej się bardzo dobrze czuję. A jest to rozmiar 12? M-ka.
No, to Wojtek twierdzi, że powinna mieć eskę, a ja nie wiem. Dobrze się w niej czuję. Naprawdę. Bardzo, bardzo Wam polecam. Z tyłu ma taki długi, długi zamek, aż do... Dokąd on sięga? No, dokąd. Ale w każdym razie, jak rozpięłam ten zamek, to tak wiecie, przez nogi normalnie założyłam, do góry naciągnęłam, także nie trzeba przez głowy. O, to też właśnie fajne na jakieś uroczystości. Nie wiem, jakieś... No nie wiem, czy taka czarna akurat na wesele, chciałam powiedzieć na wesele. Ale idziecie na jakieś wyjście, idziecie do fryzjera, włosy ułożone i wtedy, wiecie, szukacie rzeczy, żeby przez głowę nie zakładać, bo to problem z fryzurą, to idealnie zakładacie ją od spodu. Rewelacja. Bardzo, bardzo Wam polecam. Założyłam kolejną rzecz. Stanęłam przed lustrem tam w przedpokoju. I Wojtek mówi, i teraz powinienem Cię nagrać do tego filmu właśnie, bo tylko stałam i mówiłam, matko, co za tragedia, co to ma być, co to jest? Totalnie nieudana rzecz, którą Wam teraz pokażę. Tak mi się nie podoba, że... bluzeczka. Już starałam się coś z nią zrobić. Włożyłam sobie kawałeczek jej tutaj z boku, ale nie, zobaczcie jak to odstaje. Co to jest w ogóle? Koszulka jest taka bardzo miękka, bardzo przyjemna w dotyku, a to jest tak sztywne. Okropna jest. Pokażę Wam w całości. No tak mi się nie podoba, naprawdę. Nie wiem, może na kimś innym by ona dużo ładniej wyglądała, ale... Nie, nie na mnie. Nie. Nie. Kolejną rzecz zakładam. Kolejna rzecz, czuję się jakbym ją z szafy wyjęła. Jest to sweterek, który już mam. Zobaczcie, jejka, ja tak Wam go polecam. 10 funtów on kosztuje. Czy 9, czy 10. Nie wiem, tam Wam oczywiście wszystkie ceny podam. Ale no, za te pieniądze, a przecież ile to minęło raptem? 2 miesiące? Tak mi się wydaje, że 2 miesiące temu kupowałam go za 20 funtów. I to oni mieli dopiero świeżą dostawę. I zobaczcie, 2 miesiące i oni już przeceniają te rzeczy. Ale zauważyłam też właśnie, że bardzo dużo nowych rzeczy im dochodzi, także oni bardzo często tą kolekcję zmieniają. Także naprawdę, zaglądajcie na te przeceny, bo bardzo szybko to u nich idzie. Zachwycona jestem tym sweterkiem. Już Wam wtedy mówiłam, teraz Wam powtarzam. Cudo. I teraz właśnie kolor, że i na lato będzie fajny. I już na jesień myślę, że ten nowy sobie teraz na lato ponoszę. A tamten, który mam z poprzedniej dostawy, to sobie już zostawię na zimę. Świetny. Bardzo polecam. Kolejna rzecz. Matko, jak ja uwielbiam takie wycięcia w bluzeczkach. Uważam, że tak wyszczuplają ramiona. Zobaczcie, jak ładnie. Śliczna. Ten guziczek elegancki. Nawet jak włosy zepniecie, to... Bardzo, bardzo ładnie będzie to wyglądać. Myślę, że ten guziczek tak się nawet mienił w słońcu będzie z tyłu. Tylko, że no ja teraz mam przykryty. Śliczna jest. Jest taka bardzo lekka, zwiewna. Nawet jak, nie wiem, wypierzecie ją, podejrzewam, wieczorem, wywiesicie, to na rano będzie idealnie sucha. Bardzo szybko schnący materiał. Prasować nie trzeba. Super, czy nawet jak wyjeżdżacie gdzieś i wiecie, do walizki musicie popakować rzeczy, to nie musicie się martwić, że się pogniecie. Bardzo ładna, ja mam w rozmiarze 10. Tak udane zakupy, no na razie jedna rzecz się trafiła. Kiepska, ale zachwycona jestem tym zamówieniem. Przechodzimy dalej. Miła niespodzianka! Tak jak negatywnie byłam nastawiona do tej bluzy, jak ją zobaczyłam, jak wyciągałam z kartonu, to teraz jestem zachwycona. Fajnie to wygląda. I tak myślę właśnie, czy ona nie powinna być mniejsza, czy ma być taka luźna? Bo tak jak Wam mówiłam, na zdjęciu modelka miała ją na inną bluzkę założoną, to jak chłodniej się zrobi, mogę właśnie w ten sposób ją nosić. I wtedy rozmiar mniejsza może by była za mała. Ale ten kolorek jest piękny. Kieszonka z przodu. Fajna. Tak wygląda w całości. No. Na modelce wydawała się bardziej taka
puchata, napompowana, a jak ja ją założyłam, to taka, wiecie, wisi. Ale to właśnie jest taki chyba jej urok i to chyba mi się podoba w niej. Piszcie, co myślicie, a ja przechodzę do kolejnej rzeczy, ale nie będzie to już moja rzecz. Będzie to pierwsza męska rzecz. Ta koszulka, co mi się na początku tak podobała. Chcę najpierw ja ją przymierzyć, a potem już zobaczycie mojego męża w niej. I mam już koszulkę założoną. Męska? Ale dlaczego ja nie miałabym jej nosić? Bardzo mi się podoba. Myślę, że długość idealna, żeby robiła za sukienkę. Teraz mam dżinsy założone, ale na spokojnie. Tak myślałam, czy może mniejsza nie byłaby lepsza, ale chyba wtedy też by była krótsza, więc nie byłoby szansy. I tak myślę, że jeżeli miałabym ją nosić jako sukienkę, przydałby się pasek w pasie, ale też nie wiem, czy ona wtedy się nie skróci, wiecie, jak ją tutaj złapię razem paskiem. Ale tak sobie pomyślałam właśnie o wakacjach, o narzuceniu jej nastrój kąpielowy nawet. Ja uwielbiam tuniki, ale nieraz, nie wiem, w takie miejsce się idzie, że nie chce się w takiej tunice paradować, więc taką koszulkę narzucić, do tego jakieś białe czy czarne klapeczki. I fajna taka wakacyjna właśnie nastrój, luźna. Podejrzewam, że namówię mojego męża, żeby ją sobie zostawił i będę ją po prostu pożyczać. A jeszcze zobaczymy, jak on będzie w niej wyglądał. Z tyłu tak wygląda. Zaraz zobaczycie mojego męża. Założył już Wojtek tą koszulkę. Poszedł do lustra się zobaczyć. Ale chyba nie fajnie, zobaczcie. Jakoś nie wiem, to chyba nie w jego stylu, taka zapstrokata. Nie wiem. No teraz myślę, do mojej białej katany pasuje, ale nie. Tu się nie, już marszczy trochę przy szyi, chyba nie, nie? Nie, coś nie tak jest. Nie. Nie. Z tej rezygnujemy. Już Wojtek mierzy następną rzecz. Stoi przy lustrze, idę popatrzeć. Poprawia się, poprawia. Pognieciona. Idzie. No pognieciony, to wiadomo. Ale fajna. No. Ta bluza bardzo fajna. A świetna, ale zobaczcie, jak fajnie właśnie do ciemnych dżinsów wygląda z tym napisem. W ogóle uwielbiam taki kolor z ciemnym dołem. Super jest, nie? Fajne. Muszę namawiać Wojtka, żeby ją zatrzymał, bo mi się strasznie podoba i na pewno pożyczę od niego. Bardzo fajna. Elka. Chyba taka luźna jak na Elkę, nie? Nie, jest taka akurat. Tak? Mhm. Mi się podoba. No to bluza zostaje z nami. Bardzo się cieszę. Idziemy dalej. Wojtek, ten biały sweterek, co na bluzę jest uszyty i już usłyszałam przez lustrem, o nie. Nie, no a nie, ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Może. Bardzo mi się podoba. Czekajcie, ja muszę iść z tej strony. No. I zobaczcie, tutaj do koszuli nawet i kołnierzyk by wystawał, ale nawet tak, po prostu do dżinsów. Bardzo elegancko wygląda. A zaraz wam, znaczy wy pewnie już wiecie, bo wam mówiłam cenę, ale zaraz... No właśnie, bo przed chwilą jeszcze do Wojtka mówiłam, że chyba ktoś mnie z H&M-u ogląda. Żartuję oczywiście, bo nigdy cen nie było na rachunku i pierwszy raz się zdarzyło, że dostałam rachunek, gdzie są ceny. Tylko tak mają śmiesznie napisane, bo jest cena oryginalna i o jaką cenę obniżony został ten artykuł? Tutaj jest cotton jumper. 20 funtów oryginalna cena i 11 funtów przecenione. Tak? Dobrze mówię? To jest to? 11. Czyli 9 funtów to kosztowało. No to fajne. 20 minus 11, tak, 9 funtów. To może być. I no. Bardzo fajne. Za 9 funtów? Super. Jeszcze jedna rzecz została do przymierzenia. No to idzie Wojtek już w ostatniej rzeczy. I mówi, że może być, że fajna jest. Tak szczerze mówiąc, to mi ona chyba się najmniej podoba, ale Wojtkowi się ona bardzo podoba. Ja nie wiem, co o niej myśleć. Może za ciemno? A może do jasno-szarych dżinsów? Masz takie fajne, jasne, szare dżinsy. I wtedy by fajnie współgrało z tym obrazkiem.
ładne. Tak? Mm? Mi ta pomarańczowa się bardziej podoba, ale ja to też tak trochę... Moje opinie są trochę oszukane, bo ja pod swoim kątem też zawsze trochę patrzę, co do mnie będzie też pasować, bo ja zawsze w Wojtka szafie siedzę. Ostatnio nawet nasza córka dołączyła do jego szafy. No. A zobaczcie, jaki fajny ma... Chodź. Ten kołnierzyk tutaj nie jest w całości, tylko taki zachodzący na siebie. Fajnie to wygląda. Taka inna, nie? Tak inaczej uszyta. Ale bez kaptura. Tylko taki kominowy kołnierz, jak to się nazywa? Ładna. Fajna. No. Może być. Dobra. To już były wszystkie rzeczy z holu. Czekajcie, może podwyższę Was trochę, bo tak... Mam nadzieję, że podobał Wam się taki haul damsko-męski. Wiem, że panowie też mnie oglądają, więc myślę, że to fajne, że też mogą zobaczyć na modelu właśnie ubrania, a nie tylko tak wiecie, w ręku. W ogóle chyba mało na YouTubie jest pokazywanych ubrań męskich. Ja postaram się już teraz częściej dorzucać męskie ubrania. Wiem, że dużo z Was jest mężatkami i może chcecie, nie wiem, niespodziankę swojemu mężowi, chłopakowi, przyjacielowi zrobić, to od razu możecie zobaczyć, jak ta rzecz leży. Także kciuki dla Wojtka, że zgodził się wystąpić w moim filmie. Bardzo mnie to ucieszyło. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnego filmu. Pa!